Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku rozpoczynamy nową serię. Jak widzicie, wyszła kolekcja Panini Euro 2020 Kick-off 2021. Dla tych, którzy nie wiedzą, moi kochanie, w tamtym roku powinny odbyć się mistrzostwa Europy 2020, no niestety przez wirusa zostało to wszystko przesunięte na rok 2021 i dlatego ponownie wyszła nowa kolekcja z tym, że tutaj mamy właśnie dopisek Kick Off 2021 no zobaczymy, ja jestem już bardzo ciekaw jak wyglądają karty, Wy zapewne też, widziałem czytałem Wasze komentarze na YouTubie Dziś odcinku otworzymy sobie tak jak zawsze mega zestaw startowy. Są to produkty niemieckie. Na ten moment udało mi się znaleźć w sklepie starter pack, trzy blisterki i całego display boxa. No i tak jak mówię, dzisiaj zaczynamy z zestawem startowym. Koszt takiego zestawu 8.99. W środku mamy album, magazyn, plansze do gry, 24 karty, czyli trzy saszetki, bo będą e, saszetki miały 8 kart. Jedna karta limitowana i jedna karta specjalna. Odwracamy, jak to tutaj wygląda. Tak to się prezentuje. Album będzie taki niebieski, taki błękitny. Tutaj mamy Lukaku, Veratti, Jadon, Sancho, Ronaldo, Werner, Griezmann i Sergio Ramos. Ok, moi kochani, to na razie sobie tutaj przesuniemy. Cena, jeżeli chodzi o saszetkę, to jest 2 euro, czyli ponad 8 zł. Więc, jeżeli w Polsce będzie saszetka 8 zł, no to będzie to tańsze, bo jak wiecie, euro kosztuje mniej więcej 4,50 prawie. Więc, jakby to przeliczyć, niemiecka saszetka będzie kosztować 9 zł. Dlatego zobaczymy, jak to jak w Polsce będzie wyglądać, czy za saszetkę będzie 8, czy więcej. Ok, starczy gadania, otwieramy. I patrzymy, jak to wygląda w tej kolekcji. Mamy trzy saszetki. Wow, karta limitowana. Romelu Lukaku. I karty są, moi kochani, z takimi zakręconymi rogami, więc bardziej mi odpowiadają takie karty. Mniej będą zniszczone. I popatrzcie, widać nawet takie w tle odbicia, takie kółeczka. Więc naprawdę no limitki są megaśne, Takich jeszcze nie było. Romelu Lukaku. Ok, mamy limitkę. I tutaj też jest dopisek kick off. 2021 i jest karta specjalna, a mianowicie Leonardo Bonucci Defensive Rock. No, jestem ciekaw Waszych opinii odnośnie tych kart. Niebieskie tło, rogi tutaj srebrne czyli też jest całkiem nowa karta. Tutaj mamy planszę do gry i popatrzcie, stadion. Tutaj mamy w środku, tak. No i przechodzimy do albumu. I mamy na wkładce Rozpiskę 405 kart w sumie. Bazowych 192 sztuki, fansy 96, w tym będą 24 second skin, czyli to będą te karty tutaj z koszulkami. 72 karty fans favorite. Macie tu już podgląd, jak będą karty wyglądać. Power 45 kart, i tutaj będą takie inserty. 9 Gold 12 Defensive Rock, 12 Keyplayerów i 12 Gold Machine. Następnie 36 kart multiple, 18 Maestros Prodigies i 18 Power Trios. Platinium. 27 kart to też jest nowość. 9 Jewels, 9 Shining Star i 9 Secret Heroes. No i myślę, że najbardziej ciekawi będziemy tych. Secret Heroes. Bo z tego co słyszałem, to po ciemku będzie można zobaczyć, jaki zawodnik jest na karcie. Więc naprawdę, jeżeli tak to będzie, to będzie mega gratka dla nas. No i 9 rarek. 8 euro Top Masterów i jedna karta. Invincible, tak to wygląda. Jeszcze zerkniemy sobie do albumu tam. Na tył. Bo tu będzie książeczka. Oficjeles Zamel. Magazyn. Wszystko oczywiście po niemiecku. Pokazane statystyki, opisy, co wszystko oznacza. Czyli tutaj mamy karty bazowe. Tutaj mamy fansy. Second skin. O, popatrzcie, jest pokazane, jak to będzie wyglądać. Będziemy sobie świecić i sprawdzać, jaki zawodnik jest na danej karcie. No, myślę, że to będzie mega odcinek. Jak będę, oczywiście, miał jakąś kartę czy więcej sztuk, to nagram osobny odcinek ze sprawdzania, jacy zawodnicy są na tych kartach. Więc no naprawdę panie nie się postarało tym razem. Tutaj mamy drużyny, jakie wystąpią na mistrzostwach. Grupa A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia. Grupa B: Belgia, Dania, Finlandia, Rosja. Grupa C: Austria, Holandia, Macedonia, Ukraina. Grupa D: Chorwacja, Czechy, Anglia, Szkocja. Nasza grupa, my, Słowacja, Hiszpania i Szwecja. I grupa F, Francja, Niemcy, Węgry i Portugalia. To tutaj jest grupa śmierci, oczywiście. No i tu jest rozpiska z wszystkimi zawodnikami. Na razie nie będę Wam tutaj zdradzał. Będziemy otwierać i trafiać. Wtedy sami się dowiecie, jacy zawodnicy. Są na poszczególnych kartach Ok, mamy trzy saszetki do otworzenia Jak one tutaj wyglądają Czy zawodnicy są ci sami? Nie Mamy trzy rodzaje saszetek Tutaj mamy Perisicza Czalanolu, Alabe I jakiś Rosjanin Natomiast tutaj Lewy Czaka i ktoś z Ukrainy No a tutaj mamy w sumie zawodników, których na ten moment na szybko Wam nie powiem Węgry, Czechy, Szkocja I Macedonia to chyba będzie Goran Pandew OK Odwracamy jeszcze saszetkę i sprawdzamy jak jest z trafialnością Czyli W każdej saszetce będzie, będą bazówki Jeden fans Powery będą co dwie saszetki Multiple co 3 Platinum co 4 Mastery co 16 paczuszek, czyli rarki top mastery, natomiast Invincible co 55 paczek. No zobaczymy, czy tak to będzie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w tej normalnej wersji trafiałem Invincible bardzo często. Ok, zaczynamy może z saszetką, gdzie jest lewy, i mamy. Pierwszą kartę specjalną Alexej Ionow Karta Fans Favorite Wow No coś czuję, że będzie to Najładniejsza seria od Panini Jak to już tak teraz wygląda Limitki naprawdę mega Maestro and Prodigy King i im Mobile To jest Reprezentacja Włoch, czyli mistrz i jego uczeń. Trzecia karta specjalna, popatrzcie, trzy specjalne już mamy. Yusuf Poulsen goal machine, zawodnik z Danii. I co tutaj mamy? Kodzik jakiś. Get your digital pack. No i co tutaj będą bazoweczki? Patrzymy. Tak. Timo Werner, Niemcy. Andrzej Kramaric, Chorwacja. Stanisław Lobotka, Słowacja. Niemcy. Julian Brandt i Tomasz Munier, Belgia. Zastanawiam się, czy to nie będzie tak, jak było w Euro 2016, że wszystkie karty tworzyły jakiś obraz. No zobaczymy. Lecimy z drugą saszetką i mamy pierwszą kartę Second Skin. A mianowicie Anglia. No jestem ciekaw, które inserty wam będą się podobać najbardziej i jest ta karta chyba Secret Hero. W sumie tutaj można już doczytać jaki to będzie zawodnik, no ale na pewno fajniejsza będzie zabawa jak będziemy w ciemności to oglądać. Więc na razie odkładam. I mamy kolejne bazówki. Matwienko. Ukraina. Paulus Arayuri. Finlandia. David Alaba. Austria. Alex Kral. Czechy, Cristiano Ronaldo na bazówce, mamy go. Portugalia i Matthias Ginter, Niemcy. No i ostatnia saszetka. Co jeszcze nam tutaj dojdzie? Aleksandar Dragowicz, karta fans favorite. Austria. No jak na razie patrząc po tych kartach. To chyba fansy naprawdę robią wrażenie. Second Skin też ładne. A my patrzymy dalej. Goal Machine druga karta Goal Machine Driers Mertens Belgia. I co mamy? Wow, rarka to jest chyba. Tak, mamy, moi kochani rarkę. Wpadł Kilian Mbappé. Tutaj mamy rar. Na pewno powiem wam tak. No jest ładna, ale porównując do innych kart, no to ciężko będzie rozróżnić, jeżeli ktoś nie doczyta, że to jest rarka, bo karty są bardzo podobne. Więc naprawdę trzeba wyostrzyć wzrok. Żeby dostrzec, że dana karta jest rarką. Mamy tutaj na szczęście ten napis rar. No ale jestem ciekaw, co powiecie na temat rarki. No bo ładna jest. No nie ma co się oszukiwać. Rarki zawsze ładnie wyglądały, ale porównując z innymi kartami, są bardzo podobne. No a my patrzymy, co jeszcze na bazówkach. Calum MacGregor, Szkocja. Rodri. Hiszpania, Ruben Dias, Portugalia, Emil Forsberg, Szwecja i jest pierwszy Polak Tomasz Kędziora. A więc, moi kochani, mamy otworzonego starterpaka. Wpada nam Rarka Kilian Mbappé z numerem czwartym. Tutaj mamy limitkę, czyli to są te myślę najważniejsze karty z dzisiejszego odcinka. Rarka i limitka. No i jestem ciekaw Waszych opinii i komentarzy odnośnie nowej kolekcji od Panini. Panini Euro 2020, Kick Off 2021. Moi kochani, ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.